Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, czy mam dobry, bardzo dobry humor. Właśnie skończyłam nagrywać dla was ostatni film, ostatni haul. Powiem wam, że naprawdę te ubrania z Moremoa są przepiękne, cudowne. Naprawdę ten sweterek i ten nierozpinany skradły moje serce. Absolutnie, naprawdę zbliżają się święta i ja będę nadużywać tych sweterków, dosłownie. Ale też bardzo się cieszę, bo mam nową torebkę i pomyślałam, że wam nagram właśnie, że wykorzystam ten moment, że już jestem taka, wiecie, odpicowana. Aczkolwiek zaraz wychodzę, powiem wam, że po takim nagrywaniu to się robi taki syf wszędzie, naprawdę. Chociaż nauczyłam się już jednej rzeczy, żeby jakby nie rzucać tego wszystkiego i nie zostawiać, jakby wiecie, jak się przebieram, potem wyjmuję ubrania, buty i zostawiam to wszystko, nie. Tylko wyjmuję, używam i wkładam od razu z powrotem i przez to mniej mi się robi tego bałaganu, aczkolwiek on i tak się robi. Latają te wszystkie paproszki z tych wszystkich ubrań, na podłodze jest też masa tego, już odkurzyłam. Ale ja w ogóle muszę przed filmem, też zawsze ja się przygotowuję, staram się to robić, naprawdę podejść do tego profesjonalnie, tak? Nie dość, że siebie, oczywiście muszę przygotować te wszystkie ubrania, chciałabym, żeby były ładne, schludne, wyprasowane, gotowe, przeważnie tutaj wiszą w łazience. Wczoraj na przykład, właśnie, nie lata jakiś paproch, wczoraj wieczorem je uprasowałam i powiesiłam tutaj na prysznicu, żeby po prostu, żeby się nie pozaginały i żeby wszystko było takie już przygotowane. Muszę mieć poodkurzane, staram się wytrzeć kurze w tym pokoju, aczkolwiek po nagrywaniu wszystko jest po prostu w dwa razy gorszym stanie niż było przed i przed sprzątaniem. No ale to właśnie przez to, że te paprochy się tak unoszą. Ale dobra, nie o tym, bo ja tu przełamam prawie torebkę. Pomyślałam, że wam właśnie ją pokażę. To jest torebka, o której wam mówiłam jakiś czas temu. Skłoniła mnie do jej zakupu promocja, tak? Po prostu pokazywałam wam torebkę. To jest torebka Tory Burch jakiś czas temu i nagle dali po prostu jakąś promocję na wiosenną 30% taniej. No to 1/3 ceny, to jest ogromna różnica. Także stwierdziłam, że no po prostu ona do mnie mówi i ja ją muszę mieć, tak? Tak miało być. Także, moi drodzy, przyszła w pudełku, tak zapakowana, w takie kartonowe opakowanie. W środku na rzep. Zobaczcie, fajnie na rzep zapinana. W środku oczywiście wszystkie paragony i woreczek taki chroniący. Zobaczcie, jaki fajny. O, tutaj jest jeszcze takie logo. Można to jako, nie wiem, jako... Ja noszę na przykład... do Diora dodają taką gwiazdkę jakby złotą i ja mam tutaj jako breloczek przy kluczach do samochodu. No i słuchajcie, w środku jest torebka. Gotowi? Mój piękny słodziaczek. Słuchajcie, zupełnie inna. Nawet wczoraj mój mąż powiedział, że słuchaj, to jest w ogóle torebka niepodobna do żadnej z twoich torebek. Nie masz takiej, tym bardziej, że jest po prostu w bardzo odważnym kolorze. Aczkolwiek powiedziałabym, że to jest taki stonowany kolor. Przepiękna, mięciutka, idealna wielkość, idealna właśnie na wiosnę, na te nadchodzące, mam nadzieję, w końcu cieplejsze dni. I no piękna jest, naprawdę będzie takim smaczkiem, będzie takim cukiereczkiem kolejnym w mojej garderobie. Taka dawka koloru, naprawdę zastrzyk energii, bardzo mi się podoba, muszę wam powiedzieć. W środku zapinana, tym bardziej zapinana, tym razem zapinana, nie tak jak ta z marki Polen. Ale zobaczcie, tutaj jest jeszcze dodatkowy długi pasek, który sobie zapinamy z tyłu. Szczerze myślałam na początku, tak śmiesznie się przykręca. O. Myślałam, że to może być niewygodne, że tak z tyłu. Ale nie, tutaj jeszcze jest świeżutka. Ona wczoraj przyszła dopiero. Jeszcze ma metki. Zobaczcie, tak, ale jak już jest na człowieku, o, to wygląda tak. Także nic tutaj nigdzie nie odstaje, nie dynda. Tego uchwytu, tak patrzę, nie można tego zdjąć, ale można to na pewno schować. O, i wtedy ewentualnie, ale nie, tak z uchwytem po prostu wygląda fajnie. Piękne, piękne do... O, właśnie, zastanawiałam się, jak to się odpina. Nadal nie wiem, a po prostu tak trzeba pociągnąć. Ha, śmieszne. Także o, można tak zrobić, jak takie bardzo sławne, bardzo drogie torebki innej marki.
Ale tak wygląda, zobaczcie, ona jest po prostu piękna. Tutaj skórzana, cała jest skórzana, brązowa rączka, brązowy ten jest pasek, wnętrze w tym stylu. Tutaj jest jeszcze metka. W środku ma taką jakby, o widzicie, taką dodatkową, taki dodatkowy portfelik na karty. Także fajnie, bo już nie trzeba. I tutaj ma jeszcze jakby zewnętrzną kieszeń, gdzie na przykład sobie mogę włożyć telefon, tak żeby był pod ręką. Hop. Teraz go widać, ale jak go włożę do tej głównej kieszeni, tego nie będzie widać. Także akurat idealna wielkość. Nawet powiedziałabym, że większa niż te, które normalnie lubię. Teraz nie widać, ale przeważnie ja wolę takie po prostu małe torebki. Także dla mnie ilość jest, wielkość jest idealna, zapinana. Ona jest po prostu piękna. I ten kolor, takie ożywienie każdego outfitu. Tutaj z boku jest taka jakby zamszowa, troszkę inny materiał. Mam nadzieję, że nie będzie się rysować. Mam nadzieję, że nie będzie się niszczyć, tak jak ta z marki Polen. No naprawdę, no po prostu ta promocja super mnie zachęciła. Bardzo duża oszczędność moim zdaniem, także idealny moment, żeby tą torebkę kupić, tym bardziej, że ją po prostu chciałam, tak? Naprawdę o niej gdzieś tam myślałam, przeglądałam ją, że taka jest moja nowa torebeczka, moim zdaniem jest przepiękna, urocza i absolutnie ją kocham. No, także słuchajcie, ja tylko to Wam chciałam dzisiaj pokazać, bardzo się cieszę, naprawdę chciałam ją postawić już i móc ją używać, tak? Także takie oficjalne odsłonięcie jest za nami. Dzień dobry moi drodzy, witajcie świątecznie, my się właśnie wybieramy ze święconką, tak wyglądam, moja nowa torebka, kocur chodzi i słuchajcie, Jurek jeszcze poszedł tylko z psem, jedziemy w dwa miejsca, także ostatnio w filmie pokazywałam Wam ubrania od Mormua i bardzo Wam się spodobały te sweterki, powiem Wam, że ja po prostu żyję w tym. Uwielbiam go, jest naprawdę, to jest coś niesamowitego, jaki on jest miękki i on chyba się Wam najbardziej podobał, także naprawdę ten film w ogóle bardzo Wam się podobał, także bardzo mnie to cieszyło. No, także tak, mam na sobie ten sweterek i do tego mam spodnie z Zary, też o które bardzo dużo osób pytało, te spodnie granatowe i te czarne. Słuchajcie, coś tu mam. Słuchajcie, to są spodnie. Te kupiłam w zeszłym roku, czarne. Granatowe to już mam chyba trzeci rok. To są spodnie z taką jakby gumką elastyczną z tyłu. One tutaj z przodu są, teraz nie będzie widać, one tutaj z przodu są normalne, takie jakby eleganckie, a z tyłu mają gumkę elastyczną i one są nadal w sprzedaży, tylko że ta gumka jest troszeczkę inna, więc nie wiem, czy... Wiecie, tak jak no, na stronie, tak jak patrzę, no to wyglądają tak samo. Myślę, że to są pewnie te same, no jakimiś tam może detalami się różnią. Mam nadzieję, że nie różnią się materiałem. Ale wyglądają na stronie tak samo, także podlinkuję Wam też pod tym filmem, żebyście wiedziały, bo było bardzo dużo pytań o nie, a naprawdę są ultra wygodne. Super, w ogóle cały krój jest tutaj fajny, jeszcze są takie na dole jakby w kancik zaprasowane, także fajnie, fajnie naprawdę wyglądają, także to jest Zara, do tego mam buty Manolo Blahnik, moja kochana torebeczka, a i płaszcz to jest Stella McCartney, to jest płaszcz od Lidl, który mam już gdzieś tam kilka lat, kiedyś od niej odkupiłam, także tak wyglądam, ładna pogoda, czarek w końcu wsadzony. Także już teraz wiecie, później Wam pokażę, ale piękne kwiatuszki wypuszcza. Wczoraj była taka pogoda, że po prostu my nie wierzyliśmy, chodziliśmy w krótkich rękawkach. Dzisiaj na razie też jest fajnie, jest słonecznie, bo wczoraj w ogóle nie było chmur, ale dzisiaj ma być trochę chmur, także po prostu pogoda jak marzenie. Naprawdę, już żeby to się utrzymało, bo już za długo tego. Dobra, kończę gadać i idziemy. Kawczan mocy. I zabieramy się do roboty. Zaczęła mnie trochę tak głowa ćmić. Wziąłem tabletkę, bo zobaczyłam chłopca, który zemdlał na moich oczach. Stał 10 minut, a było bardzo duszno. Normalnie zemdlał, zrobił się biały jak ściana i poleciał. Tak głową uderzył. Ojejku. Pani przede mną się w ogóle rozpłakała, jak to zobaczyłam. Takie to było nieprzyjemne. Słuchajcie, w każdym razie zabieram się za przygotowania. O matko, mój fartuszek trzeba wyprać. Stawiam makijaż? Może nie. Tak, zabieram się za przygotowania. Plan na dzisiaj jest tak, chcę zrobić gołąbki. Mam kapustę młodą, mam kapustę włoską, takie malutkie.
takie malutkie, kiepskie, ale no nie było innych. To te liście zewnętrzne to i tak pod spód albo na wierzch. Jurek mi wyjął ten szybkowar. Gołąbki robimy. Robimy pasztet. O właśnie, to chciałam znaleźć. Jest mój telefon. Na dworze. Zrobię w Thermomixie. On jest idealny moim zdaniem. Tylko ostatnio jak robiłam na święta, to zrobiłam bułkę, tak, bo bułkę trzeba namoczyć. I za dużo trzeba potem odcisnąć, bo troszeczkę było za dużo wody. Bo ma fajny skład, powiem wam. Filet z piersi indyka, boczek wędzony, wątróbki drobiowe, pieczarki, cebula, oliwa, no i przyprawy. Także naprawdę, naprawdę to jest, a i jeszcze jajka. Naprawdę to jest fajny przepis, szybko się robi, wiecie, to w Thermomixie. Zrobię to rzeczywiście żurek i to chyba dwie porcje zrobię, żeby było więcej. Mam chlebki do żurku. O, proszę, są też chlebki, także taki żurek w chlebku to w ogóle inaczej smakuje. Pasztet, pasta z makreli jeszcze chcę zrobić. Żurek, gołąbki, pasztet. Coś jeszcze, żurek, gołąbki, pasztet. Nie, może tyle. No, taki plan na dzisiaj. O nie, ja muszę jeszcze pojechać do sklepu kupić pstrąga. No właśnie. No dobra, to ja się zabieram za robotę. I odezwę się pewnie później już. Mam nadzieję, że mi głowa przestanie boleć. Pasztet wkładam do piekarnika. Na 50 minut, na 200 stopni. Naprawdę, to się robi... Co tam burczysz, coś? Szczekasz sobie, tak? Jest znowu taka piękna pogoda, mówię wam po prostu. Fajnie, jest, drzwi są cały czas otwarte i kot tam sobie bryka. Przynosi błoto. Słuchajcie, mam też zrobione mięso do gołąbków. Dodałam mniej ryżu niż normalnie. Mam sparzoną kapustę. Przeważnie jak mam takie grubsze, to sobie to wycinam, bo potem może być takie twarde i niedobre. Biorę sobie rączkę. Biorę sobie... Widać tam, jaki ma kolor, co? Biorę sobie trochę takiej papki i składam. No Boże, no to nie ma żadnej filozofii. Nie używam żadnego sznurka, nic takiego. Takie małe mi wychodzą. Ale o. Czekajcie. I taki piękny. I układam sobie w szybkowarze. Normalnie. Pod spód daję też jakiś taki liść, który no, na przykład taki gdzieś tam się przerwał. Mam dwie różne kapusty. Z tego to już w ogóle takie miniaturowe wychodzą. Miga mi bateria. I na wierzch też to przykrywam liśćmi. Zalewam troszkę, podlewam jakimś tam, wiecie, takim bulionem. I zamykam właśnie szybkowar. Nie wiem, no ile to się tam, z pół godziny potem dusi. I one są po prostu przepyszne. I do tego robię jeszcze taki domowy sos pomidorowy. Pyszka, słuchajcie, naprawdę to jest pyszka. Także mam tu jeszcze trochę ich do zrobienia. Jeszcze kilka liści mi zostało. Jeszcze pół garnka, także robimy, robimy, działamy. Tak przyjemnie całkiem jakoś mi jest. Tu sobie oglądam YouTube'a, tu coś tam. Także tu się świeczka pali, pasztet już się piecze. Jeszcze żurek muszę zrobić, a no i tą pastę z makreli. Także może sobie wstawię jajka do pasty. O, dobry pomysł. Miałam robić podwójny, ale zobaczcie, znalazłam, że jest żurek XXL. Nigdy z tego nie korzystałam. Nie zakładać miarki. Dalej. Dobra. Ty się tutaj rób. Tutaj gołąbeczki, tutaj jajeczka. Nie wiem, czy wiecie, ale można... Wkładacie wszystkie jajka do zimnej wody. Wszystkie włożyłam do zimnej, tak jak tutaj są. Umyłam je najpierw. Do zimnej wody i jak ona, jak woda się zagotuje, to zostawiam na minutę. I potem wyłączam, całkiem wyłączam i 10 minut stoją tak w wodzie. I one wtedy pięknie dochodzą, naprawdę są idealne, nie robią się jakieś tam zielone. Także, no i też nie są na miękko, tylko takie po prostu stoją, nie wiem, oszczędność prądu, nie wiem. Kiedyś o tym słyszałam, wypróbowałam i od tamtej pory tak robię. No i słuchajcie, do wszystkiego dzisiaj dodaję oliwę z Olini, naprawdę nam posmakowała. Zobaczcie, tutaj to jest z tego, z... od kleju, z opakowania. Także tak. No, dobra, wracam do pracy. Wyjmuję moje talerzyki. Muszę je umyć na jakieś jajeczka na jutro. Muszę to powiedzieć.
kompletnie nie będę skromna, aczkolwiek powiem prawdę. Coś, nie wiem, czy straciło ostrość, czy to ja tracę ostrość. Zrobiłam najlepszy żurek w swoim życiu. Naprawdę, to jest najlepszy żurek. Wprawdzie ten z Thermomixa, ale on jest idealny. Z boczkiem wędzonym, z tartym chrzanem, z ziemniakami, z grzybkami. Taki naprawdę... I dodałam na koniec trochę soku z ogórków kiszonych. Tylko, że te ogórki muszą być same w sobie dobre, nie? Także szukałam, kupowałam kapustę i właśnie ogórki takie, żeby były bez tych wszystkich, nie? I naprawdę wyszedł najlepszy w moim życiu. Po prostu jestem z siebie dumna. Mam gołąbki, mam pasztet, który Jurek próbował i wykroił sobie ze środka. Ale jest wszystko zrobione. Jeszcze tylko muszę zrobić ten sos do gołąbków. Ale zrobiłam taki bałagan, że musiałam to je po prostu ogarnąć. Także naprawdę. I już będzie chill. Pogoda jest przepiękna, idealna. Także... O nie, teraz takie słońce. Dostałam prezent od męża. Mąż mi kupił takie a la Crocsy, tylko to są Lidloksy. Z Parkside'a, zobaczcie. Przyniósł wczoraj i mówi, kupiłem ci... mam dla ciebie ułatwienie życia. Kupiłem ci nowe rękawiczki. Takie. I tutaj, a to są takie zwykłe czerwone. Będą białe do pierwszego użycia. I kupił mi właśnie te butki. Takie typowo do ogrodu oczywiście. Także wiecie. Zakładam to teraz i lecę pokazać wam posadzonego czarka. Tutaj jest czarek. Proszę bardzo, w samym rogu tutaj będzie retrobin, być może jeszcze dzisiaj, ale zobaczymy. Nie będzie oczywiście tych wszystkich desek, tego tutaj, tego nie będzie. Nie wiem, czy to... Ja raczej tego nie będę używała, to 2 lata temu, w sumie to już 3. Mieliśmy to w poprzednim domu jako taki kwietnik i tu były surfinie, ale... Co ty robisz? Ale ja się boję, że kot będzie sobie to jako drabinkę po prostu traktował. Także moi drodzy, oficjalnie czarek został posadzony. Tutaj to jeszcze trzeba wszystko przekopać. Tutaj jakby dotąd, o tak, będzie trawa. Więc ten pasek to będzie wszystko w trawie. No ale to potrzebuje czasu. Także tak, czarek jest na swoim miejscu. Piękne w ogóle, już wszystkie gałązki w kwiatach, ależ mnie to cieszy. Myślę, że możemy to oficjalnie zdjąć. Mam ziemię pod paznokciami, jakby coś. Czekajcie, nie chcę mu urwać, tam widzę. Chyba tak tego nie zrobię. Hop. Hop. O, trzymając kamerę, to może być mi troszkę... O. Nie! Nie mogę. Jakie tempy to? O, jest! Haha. Oderwane. Ciebie też zdejmiemy, tak żeby nie stracić kwiatuszków. O, i proszę bardzo. On zostaje na tej ramce. Jest tak przy płocie. No, także teraz czekać, aż się pojawi więcej. Będą listki. A potem może nawet jakieś śliwki, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Ale już tak sam cieszy. Fajnie wygląda, śmieszny taki. Pierwsze drzewko. O, i tutaj mamy, zobaczcie, takie typowo wiosenne kwiatki. One pierwsze zakwitły. Chociaż szczerze, w tym roku moim zdaniem jakoś tak szybciej to wszystko się wzięło w garść. Bukszpan też, jakie puszcza. I to wszystkie. No i dafne. Dafne pachnie, wiecie co? To pachnie jak... Jak taki troszkę słodszy bez, ale jest tego tak dużo, tak delikatnie, subtelnie pachnie. Jakby taki bez. O, pięknie wygląda. Tutaj też, to jest szałwia, też ładnie sobie radzi. Tu jest są piwonie, to jest hortensja kolejna i bukszpan. Jaki zielony, fantastyczne. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek odbije. Tutaj też nie sądzę, żeby cokolwiek odbiło. Tu ostatnio wyrywałam i zostawiłam takie... Takie... Marne to wszystko powinno... Tak jak jest tutaj, to powinno być wszędzie tu. No ale... Tam to powinno wyglądać tak jak to. Takie zieloniutkie.
No ale zobaczymy. Jakie za duże te rękawiczki. Jeszcze nie było już. Tak? No. Ale takie siódemki. Fancy, co? Siódemki, no. Rękawiczki? Piękne. Siódemki? Patrz, no. Rękawiczki. Muszę powybierać te takie, bo już mnie to irytuje. Kwaściki. Kwaściki takie małe. Wszystko rośnie. No, rośnie, rośnie. Ten najlepszy to jest. Czasami lepiej poczekać, że urosną chwasty większe, wiesz, bo łatwiej wyrwać. No. Ty, chodź jeszcze tutaj, zobacz. Poka. To, zobacz, goździk. To są te małe Sweet Williamki. No. Widzisz? Ale tak naprawdę, bo mamy cztery. Chociaż nie, patrz, tam jest kolejny. No, no. Ten też ładnie wygląda. A ten taki ukryty, któregoś... Patrz. Ojejku. Któregoś dnia, już to widziałam właśnie. Któregoś ja tu zajrzałam, myślę sobie, jaka tutaj jest. Ale buksus jak tam jest. Czupirynka. Buksus już, piękny. Już żeśmy chcieli wrócić do śmietnika. Nie, tego nie. Tego tam, i to. W ogóle żeśmy chcieli wszystkie na straty tak, spisać bo już. Jakaś, to nie ćma, ale coś choroba, się zaatakowało. Coś. Ale Kate powycinała, poprzecinała. Ja pachnie takim grillem. No bo taki dzień, bo tam ludzie sobie zaczynają grillować. Zaraz mamy porządny, będzie piękny. Tak. Pokazywała szarka? Pokazywałam czarka. Czarek jest piękny. Podlany? Podlany. A co mu tam sypnęłaś? No dał resztkę ziemi, bo jak podlałam, to się zapadło. Więc no i bardzo dobrze. To, co... A dobrze go podlałaś wodą? Tak. I to było. Tak, uroczo.